Cześć, witajcie. Cześć, wczoraj mieliśmy rocznicę. Tak, wczoraj, czyli 21 sierpnia, minęła jedna z najważniejszych rocznic w historii Polski. Rocznica libacji na skwerku. Tak, jeżeli ktoś nie słyszał, to może sobie to wygooglać, bo o randze tej libacji świadczy to, że ma swój wpis w wiki. To tak. Nie każdy sobie zasłużył na wpis. Był to jeden z najobszerniejszych artykułów w historii polskiego internetu. Link do niego znajdziecie w opisie naszego filmu. Warto przeczytać, jest bardzo szczegółowy i stanowi kwintesencję czegoś, co nazywamy sezonem ogórkowym. Tak, i trzeba dodać do tego, że pani, która pisała ten artykuł, miała 12-godzinny dyżur i miała prikaz, że ma robić 4 newsy na godzinę. No i robiła. Robiła. Słuchaj, to 14 lat już minęło. Niestety, ale wychodzi na to, że wyrosło całe pokolenie wychowane w czasach newsów z, nie powiem z czego, no, 4 liter. Newsów z 4 liter. Clickbaitów i takich innych rzeczy. Tak. Oni nawet nie wiedzą, że kiedyś to trochę jednak inaczej mimo wszystko wyglądało. To znaczy, dobra, no to będzie, kiedyś to było lepiej, ale naprawdę zalew newsów z 4 liter to jest wynalazek ostatnich parunastu lat. Możecie powiedzieć, że znowu przyszło dwóch tetryków i ględzi, ale niestety taka jest przykra prawda. No i cóż, a teraz sobie zobaczcie memy i obrazki. No, a news jest przepotężny, naprawdę. Polecamy, trzymajcie się. No.